Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to moje nowe spodenki X-Tiger, czyli spodenki z AliExpress za całe 60 zł oraz okulary z marki SCVCN za aż 20 zł. I może od razu was zdziwić, dlaczego nie mam założonych okularów. Okulary to są fotochromowe, a dzisiaj jest straszna lampa, więc jeden z powodów to jest właśnie dlatego, że dzisiaj jest bardzo dobre słońce, a okulary w takim dniu sprawdzają mi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I to nie jest jedyny powód, ale to wytłumaczę zaraz. Generalnie wytłumaczę, czy ten zakup był hitem, czy kitem. Bo nie są to duże pieniądze, a może jednak coś pozytywnie zaskoczyło. Ostatnio, jak testowałem strój z Lidla, to parę komentarzy pojawiło się, jeżeli chodzi o spodenki. To, że fajne spodenki są X-Tiger z AliExpress. Więc postanowiłem, że dokonam zakupu, zainwestuję całe 60 zł i zobaczymy, jak one faktycznie się sprawdzają. Tu, jeżeli chodzi o spodenki, to jeżeli szukacie wygodnych dla siebie spodenek, to mogę polecić materiał mojego kolegi po fachu. Stał przed kompa, akurat w tym samym czasie zrobił materiał na temat właśnie jego spodenek i doświadczeń z różnymi markami i czym się mniej więcej sugerować przy zakupie spodenek, na co się powinno zwrócić uwagę. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo przydatny materiał, więc ja jestem bardziej takim praktykiem. Jak mam spodenki, to zakładam je na 4 litery i testuję i powiem wam, jakie są wrażenia z tej jazdy. A jeżeli szukacie przeróżnych marek, przeróżnych rodzajów spodenek, to oczywiście zachęcam was do obejrzenia tego kanału, bo naprawdę bardzo, bardzo pomocny. To teraz tak, mam oczywiście dwie informacje, dobrą i złą. I od której tutaj zacząć? Może najpierw mam dobrą, złą i dobrą. O, może tak. Bo przy okazji zakupu tych rowerowych rzeczy zakupiłem też szczoteczkę do zębów, też za jakieś tam niewielkie pieniądze, bo chyba około 80 zł. Szczoteczka soniczna i powiem wam szczerze, że poleciła mi to znajoma Marta i jest naprawdę mega. Koszt niewielki porównując do innych szczoteczek, a efekty są mega, no ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście pytajcie w komentarzach. To jest kanał rowerowy, więc nie będę mówił o szczoteczce, która naprawdę bardzo mi się sprawdza i od momentu zakupu chyba jeszcze ani razu ją nie ładowałem. Że tylko raz ją naładowałem na samym początku, a teraz ani razu jeszcze mi się nie rozładowała, a minęło już naprawdę sporo czasu, a myję zęby nawet 2 razy dziennie, więc, więc spoko. Przejdźmy teraz do tych może złych rzeczy. Złe rzeczy to mianowicie okulary. 20 zł. Nie jest duży wydatek. Generalnie, jak widać, fotochrom działa. Przyciemniły się one na słońcu. Może sprawdzę z ciekawości, na ile te przyciemnienie działa. No, powiem szczerze, że jak na taką lampę, no patrząc w słońce, no to już jest kiepsko, nie? Ale jeżeli chodzi o takie przyciemnienie tutaj w koło, no to jest ok. Na pewno dużo gorzej jest bez okularów. Ale, bo oczywiście musi być jakieś ale, mimo tego, że ładnie wyglądają, dobrze leżą, mają jeszcze kanały wentylacyjne, no to jednak mają problem. Pierwszy raz akurat, jak je założyłem, wyjechałem w bardzo taki, no, ponury dzień. Dziś jest pierwszy dzień, gdzie zacząłem testować przesyłkę z AliExpress, czyli spodenki marki X-Tiger oraz okulary fotochromowe i minęło dosłownie ledwo co 15 minut. I okulary, które widać, które zresztą zaczęły już mi parować, muszę zdjąć, bo normalnie nie da się w nich jeździć. Normalnie robi się bałagan w oczach. O Jezus, teraz po zdjęciu to jest jakaś istna masakra. Okulary bardzo zakrzywiają obraz. Jak jedzie jakiś samochód z naprzeciwka, to jak spojrzeć na światła, to czasami widać dwie albo trzy pary tych świateł i zaczyna mnie tutaj boleć w koło oczu. Więc chyba one kosztowały dwie dychy i chyba najgorzej zainwestowane dwie dychy w życiu. Czułem, że coś z tymi okularami może być nie tak, bo już kiedyś testowałem okulary marki Rockbros.
też fotochromowe, tylko że one były droższe, bo one kosztowały chyba 100 parę złotych, a tutaj jedyne dwie dychy. I efekt był podobny. Myślałem, że to jest jednak wina tego, że jeździłem może w za ciasnej czapce, może był zaciśnięty kask, może uwiera tutaj coś w skronie. Teraz jestem pewien, że to nie była wina właśnie, że coś uciskało skronie, tylko na pewno to była wina tego, że po prostu te okulary tak mają. Może ja mam za bardzo czuły wzrok, może nie każdy tak ma, ale powiem szczerze, że nie warto ryzykować swoim wzrokiem, bo później ciężko go naprawić. Dobra, jadę dalej. Na razie co do spodenek, nie czuję jakiegoś dyskomfortu, więc zobaczymy dzisiaj około 3 godziny jazdy w planie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś z tymi soczewkami jest po prostu nie tak. Już był jeden film na innym kanale ostrzegający przed tańszymi okularami i powiem póki co szczerze, no faktycznie dwie dychy nie jest majątek, ale nie są warte tej ceny. Kupiłem z nadzieją, że będę mógł je przetestować gdzieś tam w nocy, ale no szkoda wzroku, więc te okulary tak naprawdę nadają się tylko i wyłącznie do kosza. Koniec. Jakby ktoś pytał w ogóle, gdzie ja jestem, to jestem w Raciążku, niedaleko Ciechocinka. Ciechocinek na pewno dobrze znany, Raciążek już trochę mniej. Są to ruiny zamku, które teraz Wam mogę pokazać na przybitce. Bardzo urokliwe miejsce, no niestety trochę zaśmiecone, no ale no, tak jak już w Polsce bywa, nic z tym się nie poradzi. Spodenki akurat tu mnie pozytywnie zaskoczyły. Mają bardzo grubą, żelową wkładkę. Wykonaną w technologii 5D, wiecie, ale naprawdę bardzo gruba, co było dla mnie na początku bardzo, bardzo dziwne. Nie mogłem się przyzwyczaić, bo spodenki Endury i Treka, jakie mam, mają troszeczkę cieńszą wkładkę. Spodenki Treka mają bardzo cienką wkładkę, taką, że wydawałoby się, że może być niewygodnie. I powiem szczerze, że jak jeżdżę gravelowo, to jest powiedzmy tak średnio, a spodenki nie są tanie, bo chyba kosztują ze 6 stówek. Ale jak już jeżdżę powiedzmy bardziej szosowo, to już te spodenki dużo lepiej mi się sprawdzają. Jeżeli chodzi o markę Endura FS260, to już są spodenki, które jeżdżę długie, długie lata. Potrafię jedne spodenki no, mieć już 2-3 sezony i naprawdę mimo dużego przebiegu one sprawdzają mi się bardzo dobrze. Daliście ostatnio w komentarzach, dlatego też wspominam. I to spodenki, które są, które sprawdzają mi się teoretycznie najlepiej, ale przyznam szczerze, że te robią pozytywne wrażenie. Trochę negatywne, jeżeli chodzi o długość, bo oczywiście wziąłem przy swoim wzroście L-ki i mogły być ciut dłuższe, ale ogólnie są fajne. Mają... To mnie trochę zaskoczyło, bo nie zauważyłem na zdjęciach, że mają taki śmieszny wzorek, który się mieni, ale bardzo fajnie komponuje się z moim gravelem. Mniej więcej podobna kolorystyka. Duży plus to na pewno tutaj te kieszonki. Ja nigdy nie miałem takich kieszonek, ale przyznam szczerze, że teraz widzę ich plusy i na przykład fajne to będzie na jakiś maratonach, żeby sobie na przykład tutaj żele włożyć. Są one z jednej, jak i z drugiej strony. Szelki nie są może jakoś mega elastyczne, ale przy moim wzroście 190 cm jest ok. Jeszcze tam powiedzmy jest delikatny zapas, więc jeżeli ktoś będzie niższy z delikatnym brzuszkiem, no to też myślę, że nie sprawi mu to jakoś tam problemu. Przy moim wzroście jest ok, nic nie pije, nic nie uwiera, więc spoko. Dzisiaj mam dopiero jakieś niecałe 2 godziny jazdy i powiem szczerze, że jeździ mi się dobrze. Najdłuższy dystans, jaki wykonałem, to na razie około tam 4 godzin. I naprawdę nie było żadnego problemu. Na początku ciężko było mi się przyzwyczaić do tego, że ta wkładka jest trochę grubsza. Myślę, że może ona się też już troszeczkę ugniotła po kilku jazdach. I teraz jest sam raz. Albo ja się troszeczkę przestawiłem, albo po prostu ta wkładka się ugniotła i naprawdę jest dużo, dużo lepiej. I przyznam szczerze, że na Robinsonadę chciałem wziąć już te spodenki, ale jakoś no, nie chciałem do końca ryzykować, bo to było 250 km. Mówię, mam spodenki sprawdzone, no to mówię, pojadę w nich, nie będę kombinował. I teraz, no jak tylko nadarzy się okazja, a nadarzy się chyba co niedługo, więc chyba pojadę w tych spodenkach i zobaczymy, jak się sprawdzą. Ciekawe, czy jest jakiś wariat, który zjechał tutaj na rowerze. No, na pewno nie ja.
Więc powiem szczerze, że inwestycja 60 zł to naprawdę bardzo dobra. Myślałem, że to będą spodenki takie coś w stylu, że jak z Lidla, że powiedzmy, że no jak za te pieniądze nie można wymagać wiele, ale powiedzmy, że dla osób rekreacyjnych na godzinę, dwie, no to jest ok. Tutaj powiem szczerze, że no, jestem mile zaskoczony. No co ja to mogę więcej powiedzieć? Jestem mile zaskoczony. Trzeba uważać też oczywiście. Wkładka jest fajnie wszyta na odpowiedniej wysokości. Wszystko mi się wydaje, że jak za te pieniądze jest naprawdę mega i wart tych pieniędzy. Jak dla mnie są wygodne. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Na wszystkie będę starał się odpowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne, tanie spodenki do potestowania, to oczywiście możecie pisać, może coś się sprawdzi. Ewentualnie, jeżeli macie coś droższego, a jest to warte swoich pieniędzy, nie licząc Asosa, bo nie wiem czemu, ale Asosa chyba raczej nigdy nie kupię. Nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić, żeby spodenki za 1000 zł, czy za ileś tam, były aż tak genialne. Ale no, może są. Nie wnikam. Było dużo testów na YouTubie tych spodenek. Kto co miał powiedzieć, to powiedział. Ja chyba Asosa nigdy nie kupię sobie do testów. Jadę dalej. Przy okazji też parę osób czasami pyta o plecak, jaki korzystam podczas maratonów, które startuję. Plecak to jest Camelbacka. Taki jak tutaj widać, ten plecak już raczej nie jest w ogóle w produkcji. On ma dużo fajnych kieszonek. Teraz Camelbacki, z tego co wiem, są trochę lżejsze, ale mi jakoś tam na lekkości nie zależy, bardziej na trwałości. Teraz sobie w nim zamiast bukłaka wożę dronika i robię jakieś tam ujęcia. Więc fajnie to wszystko tutaj mi się mieści. Oczywiście, tutaj ma kieszonki na żele, no dużo ma kieszonek ogólnie, jeżeli tak spojrzeć, to ma bardzo dużo kieszonek. Tutaj są momenty przewiewne, żeby tak plecy na przykład się aż tak nie pociły, no aczkolwiek wiadomo, że jak plecak jest na plecach, to trochę te plecy pocić się muszą. Dobra, jadę zrobić jeszcze jedną ważną rzecz i zaraz kończę. Te okulary tak naprawdę 20 zł, nie pieniądz, ale nadają się tylko i wyłącznie do śmieci. O, ale jakie wytrzymałe. No. Test wytrzymałościowy zdany, ale to ląduje w koszu. Nie polecam naprawdę tych okularów, bo wzrok macie jeden, więc lepiej czasami zainwestować trochę więcej pieniędzy. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka. Tu już lepiej sobie piwko kupić.